Szyszka jest ładnie zapakowana. Waga? No nie wiem, do ilu to jest kilo. Tak z ciekawości, tylko o wysyłki. Jaka cena wysyłki jest takiego czegoś? Przewożenia pakietów, tak? To jest skrzynka na pakiety. Zaraz zobaczymy, czy mój lejs tutaj pasuje. Gdzie mam lejs? Lejs tutaj. O! A, zobaczcie. To mój lejs przewozowacji tutaj nie pasuje. Ale chyba by pasował tutaj lej lekko. Dlatego ja rozkręcam u siebie siódemką, to widać, zobaczcie jak tutaj. To jest mój korek, a to jest korek bzyki, tak? No tak, widać, mój jest kurczę o 2-3 mm jakby większy. Chociaż mój też pasuje tutaj. Więc tutaj nie jest duża różnica, tu jest jakaś różnica. No ale do mnie widać. Ten lej już nie chce wejść. Może dlatego, że jest lekko tutaj sprasowany. Ale pudełko jest zrobione elegancko. I to jest pudełko na pakiet, które produkuje bzyki.com. Sponsorem programu dzisiejszego jest bzyki.com. Nie, ładna jest ta skrzynka. Ładnie zrobiona. Zastanawiam się tylko jedno, bo nie wiem co to jest za siatka, bo jeżeli wysyłamy nasze pakiety, to musimy pamiętać, jeżeli ja tutaj mógłbym na przykład zrobić dziurę palcem, no wiecie jak to jest, jak się wysyła coś, bo tu widzę, ona nie jest zrobiona, ale to jest coś mocnego, ale to nie jest metal, chyba, jakaś plastikowa, bo ja miałem jakiś taki przykład, że używałem aluminiowej siatki na to i w momencie jak wsadzaliśmy do bagażnika, kilka takich skrzynek, to jedna skrzynka po prostu uderzyła i zrobiła dziurę, nie? Więc ja nie wiem, czy można by było taką skrzynką wysłać pocztą, nie? Bo tu można by było dwie śruby dać i komuś wysłać pocztą pakiet. Ale skrzynka jest bardzo dobra. Zaraz zobaczymy. Ona jest jakby lekko mniejsza od mojej skrzynki. Ja tutaj mam swoje skrzynki. Gdzieś to było. O, to jest moja skrzynka. No, widać, no to też jest na Wielkopolską, więc identycznie. Identyczne są. Tylko ta ładniejsza. Ale moja już ma kilka lat i już tu były niejedne pszczoły. Teraz jestem tutaj na stronie Bzyki. Bzyki.com. I tutaj piszę właśnie, bo jestem tutaj na tym kawałku, gdzie jest ta skrzynka, nie? Którą on ma tutaj. I tutaj pisze skrzynki do wysyłki pakietów pszczelich. Brakuje mi tylko tu jednej rzeczy, żeby tą skrzynkę można było nasypać tu pszczoły, tak, wsadzić matkę i wysłać to pocztą jako pakiet, to jeszcze to jest niekompletne, bo żeby to spełniało nam, to musimy tam jakoś zamocować jedzenie tym pszczołom, prawda? No bo jak? Przecież nie możemy nasypać tutaj kilogram czy półtora kilo pszczoły i wysłać to tam na kilka dni, nie? Licząc na to, że te pszczoły mają w sobie ten pokarm, mimo że one przezimują, przetrwają jakoś tą podróż. A jest tak, że Polska, u nas tutaj tradycje robienia pakietów są bardzo małe i bardzo słabe, bo jeżeli Polska by była krajem południowym, to faktycznie wtedy ta produkcja tych pakietów by tutaj się rozwijała zupełnie w inny sposób, bo wtedy wiadomo, na przykład jakbyśmy byli w miejscu geograficznym, gdzie jest dzisiaj Włochy, to spokojnie na przykład w lutym byśmy mogli już hodować matki, w marcu robić z tego pakiety, pod koniec marca i wysyłać na przykład do krajów południowych,
północnych, przepraszam, po to, i jest tam sprzedawać. Ale tak nie ma. My tu już jesteśmy praktycznie ostatnim krajem na północ. No, jeszcze jest Finlandia i tak dalej. I są tam, ale to są już ostatnie kraje na północ, w których się hoduje pszczoły. Więc my już tak praktycznie to nie mamy dla kogo robić tych pakietów. Możemy je tylko robić dla siebie. Ale z jakiegoś powodu u nas tak się przetarło, że się robi te odkłady. No i bardzo dobrze. Ja uważam, że ta metoda robienia pakietów jest dużo fajniejsza. Tylko że w krajach, w których robienie tego typu pakietów jest popularne, co jeszcze robią? Są producenci na przykład i robią syrop w puszkach, takich jak można kupić groszek, normalnie metalowe puszki. Takie urządzenie do zamykania puszki kosztuje chyba 1400 zł i to jest takie w zasadzie półręczne, że się wsadza puszkę, jest korbka i się zamyka, nie? Tam trzeba syropu nalać i wtedy w takiej skrzynce możemy tutaj zamocować, wsadzić tą puszkę, robiąc w niej tam jedną, dwie dziurki i ta puszka, ona sobie tam wisi, nie? I ten kłąb tych pszczół się, on tam osadza dookoła tej puszki i sobie pobiera. I taka pełna puszka wystarczy na może na kilka dni, żeby przetrwały. Druga rzecz, że jak ktoś by chciał wykorzystać tą skrzynkę i na przykład już nie chodzi o sprzedaż czy wysyłkę, ale jeżeli by chciał kupić taką skrzynkę, czy sobie samemu ją zrobić, to może karmić ciastem, tak? Pod tym warunkiem, że nie wysyła. To może sobie tą puszkę gdzieś tam oprzeć w piwnicy, bo ja nie wiem, gdzie to ktoś tam, ja to w piwnicy wrzucam, nie? W piwnicy tak można je oprzeć i tutaj można sobie położyć grudę ciasta, czy kawałek ciasta, tak, tutaj, żeby one tu było. Ja robię jeszcze coś innego, o tutaj u góry, gdzie jest to wieko, nie? Tutaj mam takie bajery z siatką i po prostu tutaj na tej siatce, tutaj w tym miejscu kładę bryłkę tego apifondi, nie? Czyli to jest ciasto dla pszczół i tak dalej. Bo to jest bardzo ważne, bo bez tego karmienia to nie ma co, nawet jeżeli ktoś ma nierozwiązaną tą sytuację tutaj z tym karmieniem, to nawet nie ma co się wygłupiać i wysyłać tego pakietu. No co innego będzie skrzynkę, no ale skrzynkę teraz co? Zapraszam, no zobaczmy teraz tą skrzynkę. To jest skrzynka na odkład do samodzielnego. O tak jest, zobaczcie jak jest ona sprzedawana. Jest w ten sposób, na płasko, nie? Sprzedaje, więc można sobie kupić taką skrzynkę i w domu samemu zmontować. Tam ta skrzynka jest sprzedawana w dwóch cenach. I jedna cena jest za gotową skrzynkę i jedna cena jest za skrzynkę taką właśnie sprzedawaną na płasko. A zmontuje tą skrzynkę dla nas Paweł Rój. Zapraszamy. To na pewno są boki, tam gdzie wiszą ramki. Aha, to są te. Raczej to będzie nie tak. Tylko chyba raczej zobaczmy. Czekaj, ramki, aha, tu się chyba łapie. Ramki wiszą na tym. Aha. Nie, to musi być tak. A to dotykamy tak. Dobra, no tak, w ten sposób to będzie. Yo, check me out, yo. This is why I'm hot. I don't give a fuck. Yo, I kick it out, pull with someone else's track. I represent South Africa, I put it on the map. South Africa, man, I heard the prices fuck a whack. When you say South Africa, the first things that come to mind. Racism, apartheid, crime, fuck a racist. Motherfuckers are stuck in 89. To jest dół z wentylacją, ale proszę, zastanawiam się, że on dodał dwie takie bajerki, czy to nie jest jeden bajerek tutaj, na przykład, żeby sobie, pokaż śrubkę, zobaczymy, czy ta śrubka nam nie do siebie, nie? To musimy najpierw i tak przyczepić dno w ten sposób.
since South Africa, put it on the map. South Africa, man, I heard your place is fuck a whack. When you say South Africa, the first things that come to mind is yep, racism, apartheid, and crime. Fuck a racist, motherfuckers are stuck in 89. The crime's still wild, word to my nine. This is why. Tak, ale żeby się zamykało dobrze, bo jeszcze nie wiesz. A pokaż, a to wchodzi do środka? Tak. Aaaa. To jest zamknięcie. To ja nie wiem, ale może to jest po prostu do przymocowywania... To jest to zamknięcie. Ale wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że, bo to jest skrzynka do wysyłania odkładów. Rozumiesz, że razem na ramkach, odkłady się robi na ramce, tak to jest ramka. Więc jak pszczoły podróżują, to się mogą uderzać ramki i co może być? Mogą się pognieść, tak? Może to urządzenie jest po to, żeby wsadzić tutaj, żeby spiąć ramki. Z jednej strony. I masz wtedy ramki pospinane. I wtedy zamykasz tak. Ja tak robię nieraz. Nawet jak ktoś do mnie przychodzi, przyjeżdża z daleka i biorę, to przykręcam te ramki tutaj. A może to służy do tego, żeby one po prostu się tutaj przycisnęły. No nie wiem. A tutaj na pewno muszą być na otwory wentylacyjne nóżki do przykręcania. Dajmy jeszcze te nóżki. This is why I'm hot, I don't have a job. I just make up raps, then I learn them off by heart. Now I'm blowing up, yes, why? Cause I run tight, now my flow is hot. Just like the girl from Twilight. I call it a Kristen, winning it. I tutaj mam właśnie... O, trochę się oddalę może. Tu mam skrzynkę do wysyłania odkładów. Tutaj jakby ktoś chciałby zrobić taki odkład i sobie chciał, żeby one latały pszczoły w tym, to by musiał sobie zrobić dziurę, bo tutaj nie ma wylotka. Tu są otwory wentylacyjne, są na dole, wycięte tutaj. I są otwory wentylacyjne wycięte góra, tak? Oni teraz ładnie opisali się tutaj. Góra. I tutaj zobaczcie, mają swoje logo. Oni wszędzie drukują. Bzyki. Bzyki.com. I czyli tutaj, na tej skrzynce to przykręca, cyk. Oczywiście trzeba się upewnić, że ramki są też przymocowane. W ten sposób. I się wysyła pocztą. Ja kiedyś wysyłałem na ramce, to inaczej zrobiłem. Po prostu tutaj, jak na ramce wysyłam odkłady, to tutaj wrzucam śruby. Bring, 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 bring. Ale to tutaj może być wystarczające, jak się użyje tego i może jakimś szywaczem tu po prostu, albo też śruby, co powoduje, że te ramki nie będą się tak tłukły jedna od siebie i pszczoły nam się nie pozabijają. To jest skrzynka od bzyki do wysyłania odkładów. Razem z wieką. Jeszcze raz. Widać, było chyba zajęło. No to była pierwsza, skręcałem, pomagałem tu Pawełowi. To była pierwsza, którą skręcaliśmy. Może po prostu jakbym miał więcej takich skręcić, to by było wiadomo od samego początku, gdzie, co i jak. Przydałoby się, że tutaj jak bzyki będzie wysyłało komuś takie skrzynki na płasko, żeby też dorzucał jeszcze śrubki. Bo wiadomo, śrubki może mają, wszyscy może nie mają. Śrubki dużo nie kosztują i a w takim komplecie, jakby ktoś dostał, to by były śrubki. Więc to w zasadzie tyle. Ja będę te skrzynki testował u siebie w sezonie, no ale co to, dzisiaj dopiero jest listopad, więc do sezonu, pierwszy dopiero w maju, za 5-6 miesięcy, ja sobie je tutaj gdzieś położę. Dziękuję Bzykowi za to. Sponsorem dzisiejszego programu był bzyki.com. Dziękuję pięknie za oglądanie, do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich, forum Miotka, ciao, bye, bye.